Zahir Indian Restaurant to nowa restauracja na toruńskiej Starówce. Mieści się zaledwie 70 metrów od domu Kopernika. Dania dla swoich gości serwuje od końca zeszłego roku. W klimatycznym wnętrzu można poczuć smak Indii i spróbować tradycyjnych dań pachnących kolendrą, cynamonem i imbirem. Marzeniem właściciela restauracji było stworzenie miejsca, w którym każdy poczuje klimat Indii. Udało się to uzyskać dzięki dbałości o każdy szczegół, zarówno w wystroju wnętrz, jak i przy podawaniu dań. Charakterystyczną cechą kuchni indyjskiej jest różnorodność przypraw. To właśnie połączenie świeżych produktów i oryginalnych indyjskich przypraw daje tak niezapomniane doznania smakowe. Dania główne, zarówno wegetariańskie, jak i mięsne, serwujemy w trzech wersjach ostrości. Do każdego dania głównego otrzymacie Państwo pieczywo naan oraz ryż basmati. Oprócz tego mamy w ofercie szeroką paletę przystawek, zup, a także deserów. Sekret na przygotowanie jednego z deserów zdradzi na za chwilę nasz kucharz Rishi. Good morning. We have some desserts in India, some traditional desserts, and we are making kheer in our restaurant. We make it with smetanka and milk. We also put some sugar, cardamom powder, and the secret of kheer is kevda water. It's some kind of water with roses. After cooking in pan, after a few time, when it gets dense, so your kheer is ready. Kulinarne podróże wcale nie muszą być dalekie.